Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowni Panie Pośle, Radni Panie Dyrektorze, Panowie Dyrektorze, Pani Kurator, Szanowni Państwo. Przywołałbym tutaj cytat z Liviusza, że verba docent, exempla trahunt, czyli słowa uczą, przykład pociąga. Drodzy Państwo, w 2018 roku, gdy startowałem w wyborach samorządowych, przygotowałem dziesiątkę polowego i w punkcie czwartym istnieje taki zapis, który mówi o stworzeniu w Raciborzu, żeby tu nie uchybić stworzenie Raciborskiego Centrum Nauki i Techniki dla Dzieci i Młodzieży. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy sąd, ale w trakcie tej kampanii, w której kandydowałem z poparciem Zjednoczonej Prawicy, często mówiłem też o współpracy między rządem i samorządem. Między samorządem i samorządem na różnych jego poziomach. I dzisiaj ta SOWA jest dokładnie takim modelowym przykładem tej współpracy. Każdy z partnerów wniósł to, co potrafił. Otrzymaliśmy produkt, który będzie kuźnią ludzi z pasją. Kuźnią młodych, ale i tych starszych. Bo tu nowe umiejętności będą zdobywać zarówno uczniowie, nowe wrażenia, nowe odkrycia, ale też i nauczyciele będą się uczyć, jak to w sposób bardziej ciekawy podać młodemu człowiekowi. Tak jak już powiedziałem, jest to wzorcowy model i ten cytat z Liviusza o tym, że słowa uczą, a przykład pociąga, ma niejako takie dwoiste znaczenie w tym miejscu. Bo rzeczywiście, tak jak Pan Minister był uprzejmy zauważyć, jest to przykład, który może pociągnąć innych do podobnych inicjatyw i do podobnej współpracy. Ale też dla nas jest to przykład tego, że to się da zrobić. Że jeśli znajdziemy w sobie dosyć energii, dosyć zaangażowania, a z drugiej strony pojawi się możliwość czy to sfinansowania, czy wsparcia innego, mamy konkretny efekt. Szanowni Państwo, z tego miejsca bardzo chcę podziękować Ministerstwu, czyli na ręce Pana Ministra dziękuję. Centrum Nauki Kopernik, Panie Dyrektorze, wielkie dzięki za prowadzenie nas na tej drodze. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Szkoły ST18 za gościnę. Dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że to, co tutaj widzimy, powstało, ale nie mogę zapomnieć o dwóch osobach. Dwóch osobach, bez których na pewno by się to nie wydarzyło. Pan Naczelnik Edukacji, Pan Krzysztof Rzewski. Dziękuję Panu Krzysztofie. I Pani Kierownik tego obiektu, Pani Joanna Staniszewska. Dziękuję.